Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z EA Sport w WRC. Ostatnio skończyliśmy na rajdzie, nie pamiętam czego, to chyba Chorwacji były? Chorwacja, no. No to tam coś takiego. Dzisiaj lecimy z kolejnym rajdziksem. Pamiętam którym, ale chyba ten? Tak, ten. Nie wiem co to. Włochy. Tak? Tak. Dobra. To lecimy. Well, these two are getting ready to start their rally. Oh. No i jestem. Naprawiłem samochód, bo raz tam lekko uderzyłem, ale widzę, że jakoś nie... Naprawa jakoś nie zaobserwowała się. Coś. Mimo, że dałem wymianę karoserii całą. Ale te etapy mogą być dosyć proste. Bo widzę, że fajna szutrowa nawierzchnia, dużo gripa jest. Może być prosta, ale ja muszę sobie zawsze jakoś utrudniać zadanie. No tylko, że znowu ja nie widzę, czy ja jadę pierwszy, czy co. Męcząca sprawa, powiedziałbym. No ale dobra, no jak twórcy gry sobie wymyślili, tak jest, no. Nie ma co narzekać co na odcinek, co nie. Mogę tylko liczyć na to, że ja naprawdę szybko jadę. A wiemy, że nie. Myślałem, że w ogóle Włochy to będą na... na asfalcie jakimś czy coś. Nie wiedziałem, że oni... Znaczy może inaczej, nie tyle co nie wiedziałem, co nie pamiętałem. Prawdopodobnie już kiedyś jeździłem i o tym wiedziałem, ale... No, znaczy, że w sumie... WRC Generation na przykład ja zawsze wybierałem etap, że zamiast tego to miało się Monte Carlo i Szwecję. Zamiast Włoch. Potem Portugalia chyba. To ja nigdy... Może nie tyle co nigdy, co rzadko. Jeździłem tu. Ale... no. Włochy to generalnie kojarzyłyby mi się prędzej z jakimiś właśnie asfaltowymi drogami wzdłuż wody czy coś. Wiadomo przecież, kurde, wąska ta. Wąski kraj to jest, więc... nie wiem jak oni tu jeszcze upchali takie fajne etapy futrowe. Ja mam wrażenie, że to dobry przejazd jest. Oh shit! Myślałem, że dalej dopiero będzie zawrót, bo widziałem, że tam był prawy 5, lewy flat, coś takiego. Nie, co jakieś tam flat były i piątka. Ja myślałem, że to dalej będzie. Z zaskoczenia mnie wzięli. Mogłem światło wyłączyć w sumie. To światło to takie niepomagające jest często. No, dosyć łatwy stage. Szkoda, że tylko zdachowałem na początku, ale... Tak to nie miałem jakichś większych przygód, a... Kurde... Dobrze pojechałem, mi się wydaje. Jest dobrze, że to było do zniszczenia. Bo inaczej to masakra. Pomimo tamtej jednej przygody... z dachowaniem. Miałem 3,5 sekundy przewagi. Więc, no, nie wiem, naprawdę kariera jest jakaś łatwa. Ale spoko. Uwielbiam jeździć karierę w WRC grach. Tylko to właśnie specjalne eventy, to jest trochę ciężko, no bo weźcie, przyzwyczajcie się do samochodu, który albo pierwszy raz jedziecie, albo nie znacie trasy. Innego jak znacie jedną z tych rzeczy, to wam się uda, załóżmy. O, ale ja to już jechałem, początek. Dalej inny będzie chyba, bo dłuższy etap widzę.
No, przynajmniej teraz się nie wywaliłem tutaj. Ale na Shakedown nie miałem jedyną przygodę, to w drzewko walnąłem. Ale nie w te. Żeby nie było. Bo tamto przywaliłem mocno. Że miałem egzo, chłodnicę i coś jeszcze do naprawy. Światło na pewno. Trochę za szeroko tam poleciałem. No, teraz dużo lepiej mi się jedzie, jak już znam trasę. A to tak zawsze jest. Nawet wczoraj wieczorem, w sumie to dzisiaj było o drugiej w nocy. Obejrzałem sobie... drugiej w nocy. Nagrywam w ciągu dnia. Siedzeniem akurat, jak wy to widzicie. Dni. My to jednego dnia chyba akurat ten odcinek. Ale oglądałem sobie na kanale Drivers 61. Tak, chyba Drivers 61, nie pamiętam. Ten tam, że... jest tych trzech ziomków, co Subarę robili. Na przykład, żeby pokonać... Aventadora chyba. Aventadora? Albo Murcielago, nie pamiętam. Jakieś jedno z tych Lambów. Tak, był to czarny... Chyba Aventador to był. Ten pierwszy. Albo Revent? Nie, Revent on nie, bo Revent to za drogi. No ale jeden z tych dwóch, to nie? I był odcinek... odnośnie właśnie WRC, jak jechali z Jamesem Baldwinem. Scott Calm, jakoś tak on ma, jeszcze jechał. I właśnie James Baldwin. I oni się porównywali właśnie między sobą w WRC i każdy się poprawiał w jakimś stopniu. Ale największy improvementy miał właśnie... O kurde. O, slide left było? I zawrót. No, o to mi chodziło właśnie wtedy. No i... Kurde, no właśnie największy improvementy miał cały czas ten desportowy i... Calm? Jakoś tak? Miał jeszcze dobre improvementy akurat. Widać, że już jeździł na Sima. Scott to miał tam problemy, widziałem. A to dlatego, że za bardzo próbował zyskać czas. Ja miałem wrażenie, że oni na najniższych detalach grali. Bo... I to jeszcze gorzej wyglądało niż jak u mnie to wygląda. O chuj. Dobra. W topa nazywa po prostu. No chyba dużo uszkodzeń nie mam. No bo auto się dalej prowadzi. Szkoda, że się zachowałem tylko. Normalnie wygląda. Tylko bagażnik się otwiera i prawe drzwi. Niby to takie prosta ta mapa, ale trochę trudniejszy etap tego stage'u jest. Etap? Trudniejszy sektor. Etap to chyba całość. Stage to jest jeden kawałek. I sektorem. Chyba ogarniam już ten, przypomniałem sobie całe nazewnictwo. No, jaja se robisz. Mały krzaczek. O kurde, ale tutaj fajna droga jest. Bo tutaj to trzeba uważać, bo pewnie terminal damage to jest na całej podłogości. A, dlatego na flacie pojadę. Prawie. Myślałem, że trochę więcej tego będzie. Fajny zjazd by był. Taki był, nie wiem, 500 metrów do kilometra. O, no i kawałek asfaltu. Ale tam blisko było. Ale słabe hamulce.
shit! Pomimo tych kilku dachowań, mam przewagę 20 paru sekund już. Jestem zaskoczony naprawdę. Już jeszcze na drugim stage'u przywaliłem trochę. Parę razy. Trzy razy chyba. No plus jeszcze to nie było dachowanie, że raz nie obrócił, tylko z 5 razy. Kurwa mać, jak tu ciasno, nie spodziewałem się. Narrow jakby było. To było... fajnie, gdybym powiedział. Tutaj narrow? Nie. Jak to było? Titans. O, jakby powiedział. Prześciska ten zakręt. O, znowu fajny przejazd. To w drugą stronę chyba. O kurde. Ale jump tam był. Naprawdę jadę jakbym jechał któryś raz, a ja powiem wam szczerze, naprawdę pierwszy raz jadę tutaj. No nie kojarzę, żebym tutaj jechał. Może w drugą stronę jechałem. Już ta barierka mi mówi. Ale to chyba jak Subaru jechałem wyzwania te sezonowe. To one każdego dnia dochodzą. Holy shit, holy shit! Dobra, wyszło nawet lepiej niż się spodziewałem. Powiem, że umrę tam przez chwilę. Bo to holy shit. Jedyne ustawienie, ja wam pokażę przed ostatnim etapem dosłownie, całe ustawienie samochodu, ale jeszcze musiałem zmienić siłę hamowania, bo nawet koła się nie blokują podczas hamowania. Strasznie miękko hamulec chodzi. Znaczy... aha. Lol. Miękko w sensie, że... kurwa, nic nie widać. A, teraz widać. Miękko w sensie, że wciskam hamulec, a koła się nawet nie chcą zablokować. Czyli ogranicza mnie tylko siła hamowania, a nie przyczepność. Oderwa się ta maska? Kiedyś? No. Dobra, no jakoś się jedzie, co nie? Tylko mocy nie mam przez te uszkodzenia. Szkoda, szkoda. No ale chciałem bardzo dużo zyskać. Chciałem znowu zdominować kolejny etap. No power! Auto nie jedzie. A, myślałem, że to będzie jakaś skomplikowana sekcja. Ciekawe jak mi poszło. O, znowu, hamulec w ogóle prawie się nie zblokował. Mogłem kontrolować dalej. Naprawiłem samochód. Niestety nie dało mi się naprawić kilku rzeczy. Wydechu, silnika, nadwozia i sterowania. Ale to nic, mamy lepsze chłodzenie przez to, że nie mamy maski i zderzaka. Na szczęście to jest tylko jeden stage, więc uda się naprawić cały samochód pewnie po tym wszystkim. O, tam dym. Dostał. Ale na szczęście... o kurde. Ale to fajnie skoczyło. Na szczęście uda się naprawić cały samochód. No to teraz jest trochę kicha. I zapasy opon mam na szczęście duże. Fajny etap. To na szybszy samochód trochę. A, no i ostatnio nie udało się zmienić
siły hamowania. Zapomniałem, że mam tylko break bias w możliwościach, niestety. Więc będę musiał hamulec odblokować i kupić lepszy. Nie zauważyłem zawrotu, szypał. O kurde, ale przyciąłem. O Jezu. Karma za przycięcie. Chłopak obrócił w drugą stronę. A, no i muszę uważać, bo steering nie naprawiłem w ogóle. A, jest na pomarańczowo, bo mocy nie miałem już. Chciałem się na mocy skupić. A, bo ja w drugą stronę chyba jadę, tylko że na początku był trochę inny ten. Też, bo ja tutaj jechałem przecież. Tylko że w dół jechałem. Ups. Za niski prześwit może być jeszcze trochę. Nie mogę twardości zawieszenia ustawić za bardzo poza bumpem i reboundem tak zwanym. Ale chodzi mi o bardziej miękkość sprężyn. Oraz stabilizatory, bo jest lekki problem czasami. Z brakiem responsywności. Mogłoby to pomóc trochę. Właśnie, i przejechałem podłogą po kamieniu i nie skręcił mi samochód tutaj. No i karma. Dobra, ale dojadę to do mety. Jakby takie rzeczy się zdarzają. Mam dużą przewagę, mogę sobie na to pozwolić. A nie spojrzałem jako przewagę, mam po trzecim etapie w ogóle. Teraz się dowiemy. Pewnie teraz mała będzie. Znam, że pewnie wydech jest rozwalony jeszcze bardziej. Dobrze, że steering nie padł. Oh shit! Na szczęście pozwolili mi wystartować. O kurde! Świateł nie mam. Kół nie zmieni. A nie, dobrze, dobrze. Mediumy przecież mam świeże założone. Dobra, teraz trzeba ostrożnie. No niestety całą przewagę straciłem. O kurde. Czy warto światło naprawiać? Myślę, że tak. Jakby ktoś się zastanawiał. Czasami widać cały tor, a czasami go prawie w ogóle nie widać. Teraz nie widzę na przykład. A przed chwilą widziałem wszystko. O, znowu. To nie pomaga. Coś tam pomaga, jak wyłączy się. Kurwa, nie wiedziałem, bo zacząłem siatkę w lewo. Zapomniałem się go słuchać też. Nie no, ja pierdolę, ale ciężary. Ciężej niż jakbym miał uszkodzony silnik. Kurwa, w dzień byłoby ciężko, a teraz w nocy jadę, no ja pierdzielę. Chyba mogę pierwszy raz przegrać jakieś mistrzostwa. Kurwa. Staram się nie.
Ale myślę, że z 20 sekund mam straty. Przez to, że ja strasznie ostrożnie jadę. Ja pierdolę, nic nie widać! Masakra. Oni by oświetlili siebie chociaż jakoś, bo ich nie widać. Jak? Ja pierdolę, 37 sekund w plecy. O Jezu, dobra, nadrobimy. Duży stage to jest jeszcze. Każda skrzynia jest na wymarciu. Dobra, już tu jechałem, to nadrobimy dużo. O kurwa, pojechałem ostro. Nie wiem, jak ja te 30 parę sekund nadrobię, ale mam wizję w głowie. No, nadrobiam grubo. Nie tak jakbym chciał, ale na szczęście jeszcze na koniec 3 etapy będą. Kurwa! Jebany herb, ja tam ani razy się nie złamałem dobrze. Oh shit! Ja trochę stracę tu. Trzeba dużo biegi zmieniać. A skrzynia nie raczy tylko reagować. Zamiast trzech dych to jest chyba sekunda na zmianę biegu. Trochę chyba straciłem tu. Mam nadzieję, że nie. Coś tam zyskałem, ale niewiele. Oj! Oj! Nie wiem, jak ja to zrobię, ale na ostatnich dwóch, trzech przejazdach będę musiał, kurwa, zdjąć z 10 sekund co najmniej. Najgorzej jest, kiedy ja muszę zrzucić kilka biegów naraz, czyli na każdym mocnym hamowaniu. Wow! Planowane to było. Jeszcze zyskałem z pół sekundy. Jakieś 10 na godzinę mniej mam z uszkodzeniami skrzyni. Dobra. Myślałem, że teraz będzie naprawa auta, chyba dopiero po tym jest, bo na ostatnie dwa chyba jest ten. Taki przypał, ale 16 sekund mam do nadrobienia. Nie 10, pomyliłem się o 6 sekund. Myślałem, że zyskam jeszcze coś pod koniec. Kurwa, co te boty tak wyjebały do przodu? Straciłem 7 dych, niedobrze. No ale to przez te zmiany biegów, za długie są. Tracę mega dużo na przyspieszenie. Więc jest kicha. Dopóki utrzymuję prędkości w zakrętach, jest wszystko gin. Z 5 sekund mam stratę już, myślę. Właśnie. Nie wygram. Będę mieć P2, myślę. Tych ostatnich dwóch bym musiał po 10 sekund zyskać. Jeszcze stracę pewnie tutaj. No właśnie.
Moja głupota. A te boty jakieś takie mocne po prostu nadmiennym są. No na tym poprzednim to... Czy z nimi wygrałem, a też nie jechałem jakoś wybitnie. 360 zajebałem, miałem wszystkie zielone sektory. A tutaj nagle wszystko czerwone. Ojajaj! P2 będzie. Nie zrobię tego. Mam 31 sekund straty do pierwszego. Kurwa, jeden stage mnie tak załatwił. Dwa razy. Wow! Dobra. Jest noc. Mamy trochę kichę, bo... Chciałem zmienić brightness. Światła w ogóle działa jakby ich nie było. Jakby brightness przynajmniej zwiększy wam komfort oglądania, bądź w ogóle miejsc jazdy, więc przy okazji też w sumie oglądania. Będzie na co patrzeć może. Może nie. Jakby chuj. O kurwa. No już pokazałem na starcie. Ale jakby... nie chciałem powtórki z tego jednego stage'a, co był przed parę tam chwil temu, tego w nocy. W zasadzie przed chwilą jechałem jego wersję, nie wiem, tak jak trochę ciemniej było, ale nie aż tak. Za 30 parę sekund tracę, potem nagle straciłem 16 i nagle chuj nawet P2 bym nie miał. Bo nie byłbym w stanie jechać po prostu teraz. I dojechałbym pewnie przedostatni albo rozwalił się. Jakby też tak dla was lepiej jest, jak odjaśniłem grę, uważam. Kolory są nienaturalne, ale jakby w nocy to nie robi większej różnicy. Gorzej w dzień, ale w dzień to zmniejszy brightness z powrotem. Jakby naprawiłem światło, ale one dalej nie działają w tym samochodzie. Dobra, skupię się troszkę i ten, będę na wieczach, coś się będzie działo może. Ale przyciąłem. Ale warf, myślę, że zaoszczędzę na tym z pół sekundy, sekundę, a nie jadąc naokoło i zwalniać. Trzeba ryzykować niestety. Ups, is the wall? Oj, coś jest już nie tak z sterowaniem. Lekko w prawo skręcę i zarzuca, a w lewo jest normalnie. O kurwa! Bardzo przyciąłem! Za bardzo chciałem. O, dupcie wrzuca. Teraz całe auto w sumie. Zamiast uskazany. Kurwa, opony nie ma. Ale przypał. Tak dobrze jechałem, ale oponę straciłem. A nie mam opony na zmianę. Ajajaj, karamba. No niestety, chyba nawet top 3 nie będzie. O, ale jasna jest ta gra teraz. A to nag- o nie, bo teraz chyba duży stage jest. This can make or break a crew's ambitions for the podium. 6 left, 4 right. Good luck. Dobra. O kraksa jest trochę. 3,
Nie mam opony. Ja nie wiem nawet jak ja tu dojadę do mety, bo auto nie skręca w żadną stronę przez to, że opony nie ma. Aczkolwiek w lewo skręca mocniej niż w prawo. Mimo że wszystko kładzie się na felgę. Unfortunately, after that stage, this pairing are going to drop a place or two in the standings. It's certainly tough going out there. Wow, that's a big accident. Thankfully, the crew seem to be okay. Ja pierdzielę. Na ostatnim stage'u. Dobra, dalej prowadzę w generalce. Jest dalej Sessa. Niestety, nie udało się. Pechowy. Zerknijmy jeszcze w kalendarz na szybko, co jest ten. Tego nie będę w stanie jechać. Tego nie będę w stanie jechać. Garas Expansion. Ale to happy nie idzie w kur... Dobra. Zobaczymy, co tu jeszcze mamy. To mogę pojechać. 1.0 Turbo. Ja nie pamiętam. Chyba mam ten. Ale będzie lepszy. No i ja to mogę pojechać przy okazji. Japonia to jest. Dobra, to ja sobie to zostawię na następny odcinek. Więc tak. Zobaczę jeszcze tylko, nie customization, tylko wstaw. No, są wypoczęci. Dodać? Nie mogę dodać. A właśnie, bo nie zerknąłem. Mam więcej slotu na staff member? No dobra. Niestety unlucky trochę ten raid. Ostatni. My wszystkie nocne to były unlucky. Więc w ogóle dzięki za oglądanie. Zapraszam na następne odcinki, które są w środę i w niedzielę. Oraz na inne zaseta na przykład. Więc albo lub na streama, którego link znajdziecie w opisie. Więc no. Trzymaj to się. Dzięki za oglądanie. I na razie.